Nauczanie domowe, piątek, dziesiąty tydzień, zwykły. Psalm 27, wersety 7 do 9 oraz 13 i 14. Tytuł: Szukaj Jego oblicza. Usłysz, panie, kiedy głośno wołam. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O tobie mówi serce moje. Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w niebie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana, w krainie żyjących. Oczekuj Pana bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Zwróćmy uwagę na werset ósmy tego psalmu. Brzmi on tak: O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Mamy swego rodzaju dialog wewnętrzny samego człowieka, który otrzymuje sygnał od wewnątrz. Otrzymuje sygnał od swojego serca. Od swojego wewnętrznego suflera. Zauważmy, jak to ważne, żeby zobaczyć, że wewnątrz nas, wewnątrz każdego człowieka jest ten Boży głos, ta Boża iskra i to miejsce najbardziej intymnego spotkania z Bogiem, definiowanego przez Biblię jako serce. I właśnie z tego serca, z tego miejsca płynie ten impuls. Zadajmy sobie dwa pytania w związku z tym, że to serce mówi, szukaj oblicza Bożego. Przyłóż się, staraj się, tęsknij, dąż, żeby to oblicze zobaczyć, poznać, odnaleźć. Te dwa pytania brzmią następująco. Dlaczego serce wypowiada te słowa? I drugie pytanie, dlaczego musi tak mówić? Dlaczego je w ogóle mówi, a drugie dlaczego tak musi mówić? Pierwsze dlaczego to słowo pada ze strony serca, szukaj Bożego oblicza. Dlatego, że chociaż Boga możemy powiedzieć w jakimś sensie znamy, to Bóg przekracza i przewyższa każde dotychczasowe poznanie każde dotychczasowe ludzkie odkrycie. Coś odkrywamy, coś poznajemy. Bóg staje się coraz bardziej bliski nam, ale jeszcze więcej się przed nami otwiera tych możliwości. I jeszcze bardziej Bóg potrzebuje naszego zaangażowania. Nie dlatego, że On tego potrzebuje, tylko żeby poznać Boga, ja muszę się jeszcze bardziej zaangażować. Można powiedzieć wysilić swoje władze poznawcze, żeby móc coś o Bogu stwierdzić, żeby móc powiedzieć: Boże, ja to coraz bardziej wiem i rozumiem. Ja to coraz bardziej przeżywam. I dlatego wchodzimy w ten sposób w taki ciągły proces, ciągle więcej, ciągle dalej i to jest piękne. To jest piękne że to poznawanie Pana Boga jest takim kroczeniem, tym odkrywaniem tego właśnie więcej. Dlaczego jeszcze to serce tak się odzywa? Ponieważ my chcemy znać Boga. To serce jest tą tęsknotą. To zdanie jest wypowiedzianym pragnieniem, które jest głęboko w ludzkiej istocie. Ja potrzebuję doświadczyć obecności Boga. Ja potrzebuję znać Jego moc w konkrecie, w moim życiu, w moim codziennym zmaganiu. Ja potrzebuję, po prostu bez tego nie mogę żyć. I to jest ten trzeci powód. Potrzebujemy Bożego Oblicza do prawdziwego życia. Nasze życie byłoby chaosem. Nasze życie byłoby niespełnione, nasze życie byłoby chybione, jeśli byśmy nie poznawali i nie poznali ostatecznie oblicza Boga, Jego samego. To nasze życie jest ciągłym tylko po omacku chodzeniem, bez przesady mówiąc ciągle w kółko, ciągle wokół siebie, ciągle wokół tych samych swoich problemów, większych czy mniejszych, ale wokół swojego ego. My do prawdziwego życia potrzebujemy po prostu poznawania Boga, bo to poszerza, bo to pogłębia, bo to usensawnia. I drugie pytanie, które trzeba zadać, dlaczego serce musi tak mówić? Po pierwsze, dlatego, że my o tym zapominamy. W naszych zabieganiach, zapracowaniu. Zafascynowaniu jakimiś drobnostkami i sprawami, no czasami naprawdę niepierwszorzędnymi, tak to nazwijmy, musi nam serce to przypomnieć. Słuchaj, słuchaj, zobacz, co jest naprawdę warte Twojego zabiegania i troski. Otwórz oczy i zobacz. To serce nam tak podpowiada, bo zapominamy. Jest takim alarmem, jest takim, delikatnie mówiąc, wyrzutem sumienia też, czemu ty tego nie robisz. Po drugie, musi tak mówić, ponieważ my się zadawalamy powierzchownością. My już coś wiemy, my już czegoś doświadczyliśmy i bardzo często w tej duchowej rzeczywistości się zadawalamy tym. A przecież, kiedy wchodzisz na mrze, to wchodzisz w tajemnicę. To, że znasz gesty, znaki, słowa, to jest to powierzchowne, piękne, godne, ale to tylko to, co zewnętrzne. A chodzi o to, żebyś ty wszedł w tajemnicę, żebyś przeżył i nauczył się tego ofiarowania, którego dokonał Jezus. Tej miłości, która spowodowała, że ona jest większa niż śmierć, że jest z w zmartwychwstanie, że można karmić się miłością. To jest tajemnica, w którą wchodzisz. Więc serce mówi: Nie zadawaj się powierzchownością, tylko tymi zewnętrznymi wymiarami nawet tych religijnych czynności czy działań. Rozpoczynając lekturę Biblii, przecież my mamy się dać zaskoczyć, odkryć coś nowego. I w końcu trzeci powód, dlaczego serce musi to mówić, Chodzi o to, że intuicja serca jest wrażliwsza bardzo często od inteligencji umysłu. To jest to wewnętrzne poruszenie, które jest, można by powiedzieć, w jakimś sensie autonomiczne względem intelektualnego poznania. Oczywiście te wymiary się łączą, my jesteśmy jako ludzie jednością, ale jednak ta Intuicja serca. Ona jest wiele razy głębsza. Ona jest niezależna i dzięki temu, nawet jeżeli nasz umysł zostanie pochłonięty przez wiele innych czynności, to serce jest żywe i woła o relacje. Ta wrażliwość jest tu istotna i ważna, abyśmy mogli na nowo się budzić do tego, co głębokie w życiu duchowym, ale też w ogóle w życiu. Żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy albo wydają polecenia, albo tylko czytają instrukcje, albo tylko komunikują się co do technicznej strony życia rodzinnego, parafialnego czy jakiegokolwiek innego. Intuicja serca broni nas przed taką schematyczną rutyną. Zatem apel i wezwanie. Słuchaj zachęty swego serca. Słuchaj zachęty z swego serca i niech w tym błogosławi Ci wszechmogący Bóg, Ojciec Syn i Duch Święty.